Seriuszy to podcast fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. Jest dzisiaj 25 dzień lutego 2018 roku. I w studiu obchodzi swoją rodzinę właśnie w ten sposób, że do nas przyszedł Grzegorz Dzik. Witam cię serdecznie i lat. No, Wszystkiego dziękuję, dobrego. Dziękuję, witam bardzo serdecznie. Słuchaj, taki dzień, że ja, ja po nieprzespanej nocy w polskim busie wracam właśnie z Tatr i, i na dzień dobry urodziny. A czemu nie jechałeś bla blakarem? Przecież kurczę, właśnie tak się spotkaliśmy. Wiesz co, wiesz co nie trzeźwych nie biorą na blackar. Bla <grym> nie żartuję, wiesz co, nie miałem zamówionego wcześniej tego polskiego busa, żeby wrócić, bo byłem teraz na dwa dni e, takiej imprezie podróżniczej, gdzie miałem prelekcję i, i, i w kościelisku i, i na wariata, dosłownie, na wariata. I powiem ci tak, miałem do wyboru polski bus albo pociąg godzinę wcześniej. Nie wiem czemu pomyślałem, a zostanę godzinę dłużej, jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie i pojadę polskim busem. To jest zabójstwo, to jest samobójstwo to jest po prostu walka o przetrwanie. antyreklama Była. -bus, tak, była? Ojej, strasznie się jedzie. Strasznie się jedzie polskim busem. Słuchaj, bo właśnie, wróćmy może do początku, bo jak tak się zastanawiałem, od czego zacząć, to wertowałem twojego bloga, i coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Rok się cofnąłem i kurczę, nie sięgnąłem aż do samego dna. Ale, ale i tak cierpliwy jesteś. Naprawdę, można Jestem przewijać, prenatycy. można przewijać. Wszystkie są interesujące i na pewno do nich sięgnę na dłużej, bo, mm, bo to się fajnie czyta. To się fajnie czyta, ale no, musimy powiedzieć słuchaczom w ogóle, co się fajnie czyta. Ale I tak się zastanawiam, jak zacząć, więc myślę, że zaczniemy po prostu od początku. Spotkaliśmy się. Przez BlaBlaCar. Tak, dokładnie. Ja jechałem do Gdyni, a ja jechałem na wyprawę drugą. A ty jechałeś do yy, Gdańska I na, na lotnisko. lotnisko. Zgadza się. Od Właśnie. Tamten, tak, ale, tak. I spędziliśmy razem yy, jakieś trzy godziny w samochodzie. I tematu nie wyczerpaliśmy, dlatego nie, jesteś tutaj w stanie. Nie, dlatego mówiliśmy się, słuchaj, no to po powrocie, Dziku, to co przyjedziesz do mnie na podcast, no kurczę, no od razu, nie? Ale jak zadzwoniłeś i powiedziałeś, że masz tylko jeden dzień, tam 25 luty, mówię, słuchaj, to są moje urodziny, dobra, ja wpadam, nie? A no. wiedziałem, że chyba, że będę miał to spotkanie wcześniej, właśnie w tatrach i mówię sobie, dobra, dobra, ciśniem wszystko na razem, żeby to było takie, wiesz, takie tryby, żeby, żeby to fajnie było tak, wiesz, motorycznie działało jedno za drugim. Ja lubię być taki efektywny, wiesz, jeden za drugim skakuję w jedno. Wiesz, w jedno, w jedno, kolejne, 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 ale właśnie jak jechaliśmy wtedy, to mnie wpędziło w takie, ja jechałem na tą drugą wyprawę, wiesz. Wtedy jak się spotkaliśmy, jechałem na tą drugą wyprawę, e, która, która totalnie się nie, nie powiodła, jakby miałem drugi projekt, który totalnie został, e, e, że tak powiem, zmiażdżony, spalony i, 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 i to była pewna pewnego rodzaju moja porażka i nie mogłem się z tym pogodzić i dało mi to bardzo dużo do myślenia właśnie, e, ja działałem tak do tej pory, zawsze tak działałem, nie? że kończę jedną rzecz i wskakuję w następną i nie cieszę się jakby nią tyle ile powinienem. I przyznam Ci szczerze, że, 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 że to była taka trochę też, też lekcja, bo ja naprawdę to był, to był, wiesz, ja jechałem tam. Leciałem do Norwegii, żeby mieszkać na tych klifach. Przez dwa miesiące ponad, właśnie do swoich urodzin, miałem wrócić na swoje urodziny, I, i, i wszystko szło nie tak. Wszystko po prostu było źle, rzeczy przygotowane przez, jakby na zewnątrz, źle sprzęt, który powinienem mieć dobrze przystosowany, był nieprzystosowany i tak dalej. Naprawdę powiem Ci szczerze, oprócz tego, że tam od lat nie było takich huraganów w tym okresie, mm -hmm. kiedy ja miałem tam być. E, warunki nie pozwoliły jakby tam dotrzeć do końca, bo to miało być, to miało być miejsce odizolowane totalnie, więc miałem też być prze, przewieziony morzem i tak dalej. Fale były tak niesamowite, to wszystko by, to po prostu nie było sensu. Próbowaliśmy rozstawiać te namioty i tak dalej, po prostu wiatr nam nie umożliwiał wszystko, wiesz, wygiął nam stelaż. E, ja, ja jak zacznę opowiadać, to po prostu nie skończę przez dwie godziny. No Non-stop przeciwności, wiesz. Muszę wam powiedzieć, już chyba słyszycie, że y Mam człowieka przed mikrofonem, którego trudno jest opanować. Próbuj, próbuj. On ma energię w sobie taką, że, że po prostu, właściwie ja mógłbym wyjść i ty mógłbyś przez godzinę najbliższą mówić. Nie ma problemu, słuchaj, to, to ja cię zabawiam za dwie godziny. Ale, ale słuchacze chcieliby wiedzieć w ogóle o co chodzi, tak? A, na razie zaczynamy od początku. Na razie tak, no to mówię, zaczęliśmy od początku, jechaliśmy bla i rozmawialiśmy trzy godziny. To znaczy, właściwie. Mm, no zgadza się. No nie powiem, że to był monolog, bo rozmawialiśmy. Zgadza się. Ale y, to, co ty zrobiłeś, to wiele osób o tym myśli. A co zrobiłeś, to znaczy y, podążyłeś za swoim życiem i swoim i, własnym tak. I, I postanowiłeś wziąć je w, we własne ręce i spełnić swoje marzenia. No przede wszystkim... Polubiłeś wiesz, siebie. Od no, tego się zaczęło z, chyba, z, tak? wiesz, to, to, to było dokładnie to, tak jak powiedziałeś, najpierw pogoń za marzeniem, tak? Bo jest coś, jest, 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 jest coś takiego w nas, że my, wiesz, mamy, wszyscy mają Prawie wszyscy mają marzenia, bo zdarzają się też ludzie, którzy nie mają marzeń, słuchaj, co mnie zaskakuje, ale powiedzmy, że wszyscy mamy jakieś tam marzenie, czy życiowe, czy podróżnicze, czy jakieś cele w życiu i tak dalej, albo ho, chcielibyśmy, tak, coś tam. Tylko, że wiesz, ja przez te swoje ambicje i, i, i też takie pewne za, za, zawirowania w życiu, które jakby za każdym razem rzucały mnie w to samo miejsce, gdzie jestem na rozdrożu i nie wiem, którą drogą pójść, bo miałem tyle opcji do wyboru. W końcu po prostu musiałem zebrać się w sobie i powiedziałem sobie, słuchaj, jeżeli ty chcesz naprawdę być podróżnikiem i, i robić to z pasji i w jakikolwiek sposób tego, z tego żyć, to słuchaj, masz ręce i nogi i jeszcze do tego masz głowę, lepiej kombinuj. Bo, bo, bo źle się skończy. Po prostu, bo cały czas wracam do tego samego punktu, nie? że jestem gdzieś na rozdrożu. Dobra, spróbuję i tam idę jakąś tam drogą, ale nie, nie podoba mi się to, wracam i, i wiesz, i stoję. Może teraz tą drogą, może teraz tę może to spróbuję. Bo cokolwiek bym chciał zrobić, to wiedziałem, że zrobię to dobrze. Że będzie to jakby coś, co, 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 co będę wykonywał, wiesz, dawał z siebie 200%, by zawsze daj mhm. z siebie wszystko. Ale, ale... ale spróbujmy się jeszcze cofnąć no. bardziej troszeczkę. To znaczy do momentu, kiedy. Byłeś w jakiejś rzeczywistości, i właśnie do tego dochodziłeś, tak? Mhm. To znaczy, odkrywałeś, y, które marzenie dla ciebie jest ważniejsze, i dochodziłeś do tego, że chcesz je y, wprowadzić w życie. No to jak to, właśnie... to było, powiedz? W jakiej sytuacji byłeś, jak możesz opowiedzieć, wtedy? Wtedy? Jak jeszcze nie, nie, nie realizowałeś się. Wiesz, co? to było. To było. Ciężko powiedzieć, bo. Te, ja to miałem w nogach, to wędrowanie już od dziecka, nie? I jakby, wiesz, myślę, że próbowałem po prostu takim żyć takim normalnym, fajnym życiem, mimo iż gdzieś tam lubiłem, wiesz, wypady z namiotem, gdzieś tam jakieś, 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 jakieś małe przygody i tak dalej, to nigdy nie było to coś, co, 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 co zawsze, zawsze jest ten bumerang, że musisz wrócić, zarobić, żeby iść dalej, żeby coś tam. Ale to było niewystarczające, wiesz? To jest ten głód, który przez lata rośnie, że chcesz więcej. Pojedziesz na, na, na tydzień, na później na miesiąc w jakąś tam podróż, za każdym razem potrzebujesz więcej. I przyznam ci szczerze, że jakby to zaczęło być takie frustrujące, że ja nie mogę, mi nie wystarczają, wiesz, wakacje, mi nie wystarcza, nie wiem, weekend albo albo, albo ferie albo albo urlop z pracy. I to było tak frustrujące, że ja, ja byłem aż na siebie zły, że ja nie znalazłem sposobu jeszcze ani drogi do tego, żeby, żeby robić to, co kocham. Nie? Mhm. Czyli co, pracowałeś 8 godzin dziennie? No, m, wiesz co, trochę tak, trochę nie. E czasami się tak. E e e ja miałem też taki. E e e elastyczny tryb pracy, że mogłem sobie popracować więcej albo wziąć jakieś tam wieczorne godziny, żeby odebrać sobie to w czasie mm -hmm. wolnym. Nie? nie interesowało mnie to, żeby zarobić więcej, tylko zyskać więcej wolnego czasu, żebym mógł po prostu sobie od już od czwartku do na przykład poniedziałku być na zewnątrz albo gdzieś pojechać, albo pochodzić po górach, albo dolinach i tak dalej. Więc to, to, to było dla mnie na tyle jakby praca była dla mnie po prostu tylko i wyłącznie jakby takim elementem, do wiadomo, żeby, żeby, żeby z czegoś żyć. Mhm. Ale już wtedy myślałem, że ja w jakiś sposób muszę zacząć robić to, co kocham, i z tego zacząć żyć powoli, tak? I wiem, że to będzie ciężkie, bo nie możesz nagle tracisz płynność finansową. I wiesz, przy, i, i nagle ten głód zamienia się w takie potężne pragnienie ucieczki od tego, wiesz, takiego, tego, tego dotychczasowego życia, że nie, ja chcę po prostu więcej. Ja potrzebuję czegoś takiego potężnego. Mhm. I wiedziałem, że będzie to coś naprawdę wielkiego. Ja wiedziałem, że jestem stworzony, żeby zrobić coś dużego i wtedy zaczęło się to kombinowanie, to szukanie to, to, to ta ciągłość jakby wydarzeń, że jedna przygoda za chwilę nie byłem w stanie dać sobie odpoczynku kolejna i kolejna i kolejna, wiesz to nurkowanie z orkami, bo to już jest w ogóle zupełnie inny temat ja sobie postawiłem życie swoje na własnym ostrzu mhm. noża I, 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 i powiedziałem sobie jak ja to przeżyję to, to ja mogę wszystko i faktycznie tak było i, 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 i wtedy, wtedy zacząłem planować tą wyprawę wyprawę życia że sobie zebrałem sobie świadomie, ukradłem tylko dla siebie rok. Wiesz, mm -hmm. to jest takie świadome złodziejstwo, nie? Że ludzie po prostu, wiesz, normalnie żyją tam, w mieście w Warszawie idą do pracy przez rok, dostaną jakieś tam pięć tygodni urlopu, z którego się raczej nie odpoczywa, nie, nie, nie masz dużo dla siebie I, i przyznam ci szczerze, że to jest takie trochę, to jest takie perfidne złodziejstwo, nie? zabrać sobie rok, tak wycwanić się i zabrać sobie rok i robić się to, co chce. I już wiem, że po prostu ja już jestem niezatrudnialny, nie czyli nie jestem w stanie po prostu pracować w normalnej pracy. To jak to było możliwe, że wcześniej byłaś, że, że wcześniej tak długo. Ale to tak samo jest właśnie Bo to, co, no? taka codzienność, taka rutyna, tak, no, musisz zarobić to i, i od tego jak się uwolniłeś? To znaczy, w pewnym momencie przelała ci się jakaś. Zgadza się Miarka? za dużo, tak. za dużo. Było za dużo. To właśnie to, był, to dotarłem do tego momentu, że było to po prostu zbyt. E, to pragnienie, ta potrzeba była już tak, tak potężna że ja dotarłem do granic własnej cierpliwości, czyli jakby wypaliłem się w tym takim czekaniu i szukaniu możliwości, szukaniu jakby czegoś, czegoś, czegoś jakby tej drogi do tego, żeby, żeby być wolnym, żeby po prostu być wolnym. Wypaliły się po prostu to, 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 ta cierpliwość i, 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 i dotarłem do momentu, że jakby automatycznie wykonywałem pewne czynności, ale myślałem, że już byłem totalnie gdzie indziej. I już żyłem mhm. gdzie indziej. Mhm. Żyłem jako wolny człowiek. I no, ale że musiałeś prostu... się do tej wolności przygotować. I tak? tak, i to były, wiesz, no to już zaczynając od samej wyprawy, przez, bo to o tym rozmawiamy, dlatego się spotkaliśmy, też wyprawę, to pierwsze przejście Półwyspu Skandynawskiego, 5 tysięcy kilometrów. Ja muszę powtórzyć, pierwsze przejście Półwyspu Skandynawskiego. Zgadza się. Wiesz? No. I do to, to jest tego... niewyobrażalne. Bo... Wiesz co z jednej strony, tak, z drugiej strony zależy, jak na to patrzysz. Bo powiedzmy, zobacz, na przykład, ty wychodzisz dzisiaj z domu, nie? I no dobra, to ja pójdę do sklepu, pójdę po bułki, wracam, już już zrobiłeś tam półtora kilometra, może bo coś tam. Pójdziesz sobie, nie wiem, jeszcze do znajomego, może pójdziesz do garażu, skoczysz do samochodu, pojedziesz po mieście, i wiesz, nagle robi się tam te 15, 10, 15, 20 kilometrów czasem, niektórzy potrafią zrobić w ciągu dnia. Mhm. I ja tak samo. Robiłem, więc to było dla mnie, ja zacząłem patrzeć na to jako na po prostu jako na życie, normalne życie i pracę. Dlatego, że ja też chciałem zrobić film i robiłem film, więc musiałem na to patrzeć, jak dokumentowanie tej wyprawy filmowo było dla mnie potężnym założeniem, i musiałem powiedzieć to jest moja praca. Mimo iż wydawałem pieniądze tylko, a nie zarabiałem, to jest to moja praca do tego no że Musisz się cieszyć, że nie urodziłeś się powiedzmy 10-20 lat wcześniej, bo takich możliwości takich byś możliwości nie miał. Takich możliwości bym nie miał. Teraz właściwie sprzęt do filmowania jest mały, wygodny w przenoszeniu i właściwie nie trzeba ze sobą targać całej ekipy. Ale powiem ci, że jak się ogląda Twoje filmiki mm -hmm. na Twoim blogu, bo ty nie prowadzisz innego bloga, tylko, tylko na, Facebooku, na Facebooku. Dokładnie. Gdzie jest dzik, tak, tak trzeba szukać twojego się. bloga. Oczywiście w notatkach będzie wszystko napisane I dokładnie. dobrze Ja nie, nie jestem w stanie zamieścić tam właściwie żadnych zdjęć, bo to chyba nie ma sensu, bo u ciebie jest tyle zdjęć, tyle filmów. Staram filmu. się rzucać z tego dużo, tak. I fantastycznie się to czyta. Także zapraszamy do, do zapoznania się, ale wszystkie te filmy, które zamieszczasz wyglądają tak, jakbyś jakby ja, ja już widzę oczami wyobraźni. Mm -hmm. Z tyłu stoi ekipa, która, która to wszystko filmuje. Mm -hmm. Jakiś facet z tyczką, który mikrofon ci podsuwa gdzieś tam mm -hmm. daleko do ciebie. I po prostu jest to tak zrobione, jakby jakby to. Jakby to był film normalnie taki, zrobiony przez porządną wytwórnię. Wprawdzie na razie są tylko kawałki. To nie jest tak, Właśnie. że to jest cały film, bo nad tym pracuje. Jest jeszcze sporo tego, tak, nad tym pracuję, ale wiesz, co, to jest takie. No niestety cię zawiodło, tam nie ma ekipy filmowej, to jest One Man Show. No, Sam no więc wszystkim wiesz o tym zresztą. To jest nie? tak, ja wiem, ja to ja co wiedziałem. Ja, ale wiesz, nie ja ja żadnego hmm. doświadczenia z filmowaniem, nic, nigdy, nigdy z montowaniem, nigdy nic nie montowałem. Ale robiłeś piękne zdjęcia wcześniej. To. Wiesz, co Zrobiłem zdjęcia, ale one, wiesz, też zaczęły się robić jakieś tam piękne, kiedy było wymaganie, a wymaganie sam sobie postawiłem. Mm -hmm. Ty musisz zacząć robić naprawdę dobre zdjęcia, żeby, bo nie masz nikogo, kto by ci zrobił zdjęcie, więc muszę, musiałem się nauczyć po prostu robić sam zdjęcia. I, i jest to bardzo, bardzo, bardzo prosty sposób, nie? Nagle wiem, że będę przechodził przez jakąś rzekę albo cokolwiek, na przykład, mm -hmm. no zbliża się jakaś tam akcja, Idę, nie wiem, 50, 20 metrów dalej i stawiam kamerę, ustawiam ten aparat na 100 zdjęć, mm. na przykład co sekundę, i, i po prostu robię, czyli nie pozuję, ale robię mm. to, co robię. I wtedy liczę na to, że jakieś dobre ujęcie będzie. Więc, więc, więc z tych 100 zdjęć, które się natrzaskało, wybieram tylko jedno. Mm -hmm. Ale to zdjęcie naprawdę to jest jakby. E, e, ja powiem Ci szczerze, jest to, jest to naprawdę bardzo trudne, żeby zrobić dobre zdjęcie kiedy musisz iść, kiedy masz to ciśnienie, że słuchaj, masz do przejścia pięć tysięcy kilometrów, to nie jest tak, że sobie posiedzisz dzisiaj i porobisz sobie, a, pomyślę nad tym kadrem, a, może przestawię ten namiot, bo troszeczkę nie tak stoi, wyciągnę pół śledzie, wiesz, pół, e, pół namiotu przestawię, wyciągnę śledzie, w ogóle, wiesz, na ten, bo mam czas. Nie mam tego czasu. Musisz myśleć natychmiast, zrobić to zdjęcie, iść dalej. I tak samo z filmowaniem, niestety, nie? To było, to było bardzo ciężkie. No ile, ile, ile to czasu ci zajmowało? E, pół roku więcej to znaczy samo to... Czyli samą wyprawę bym w stanie zrobić przez 6 miesięcy. Przejść, przez przez to, że musiałeś przez, cofać, przez... ustawiać tak, cofać, aparat, ustawiać, no, e... też, zmarnować czas na przykład, żeby naładować te baterie, bo kiedy panel słoneczny nie wystarczał, e, więc w wiosce powiedzmy na przykład siedziałem pół dnia, żeby naładować wszystkie baterie. E, podczas nocy polarnej to jest trudne raczej. No, bardzo trudne, to już panelu słonecznego nie było, <laughs> więc zostały wioseczki, jakieś tam małe przytułki, jakieś tam kawiarnie, jakieś, mm -hmm. wie, gdzieś schodziło się uzupełnić zapasy, wtedy też ładowałem baterie, nie? Czy pisałem jakieś teksty. Dobrze, ale Znów wróćmy troszeczkę, żeby uporządkować. Ale co, czas <laughs> Mamy słuchaczy w niepewności, ale o co chodzi, nie? <laughs> no, już, już wiemy, że pieszo półwysep skandynawski. I to nie tak, że tylko wszerz albo wzdłuż, tylko po prostu jakoś tak. Chodziłeś Takim, na takim kształtem <laughs> trochę bumerangu, ale powiem, no, bo wiesz, jakby y, naokoło na pewno, to znaczy, wiesz, to było z, północ, z, z południa na północ. To było założenie przejście Norwegii od najdalej wysuniętego krańca y, na południe, to jest latarnia Lindesnes, y, na najdalej wysunięty y, kraniec Europy Kontynentalnej. Nordkin to nie mm. jest Nordkap. Nordkin y, jest to kraniec Europy Kontynentalnej i długość tego to jest około 3000 kilometrów. Więc jakby pieszo, wszystko miało założenie jedno, nie używać jakby, mo, jakby siły zmotoryzowanej, czyli jakby tam, nie, no nie było takiej opcji, że ja miałem liczyć na swoje mięśnie tylko i wyłącznie, więc miały być narty, jakiś tam ponton miałem ze sobą, ultralekki, przy którym po prostu przepływałem duże jeziora, który cały czas nosiłem ze sobą, więc wiosło i tak dalej. Nie chodziłem szlakami, nie chodziłem asfaltami, Chodziłem na przełaj, słuchaj, przez Norwegię, więc jakby były na początku momenty, gdzie było to bardzo trudne, jest gęsty las, a ty po prostu idziesz na przełaj, nie, za, za kompasem, za, za, za mapą i nawigacją, ale, ale przejście samej Norwegii, no to jest 3000 km ponad, nie, I, i, i zależy jak idziesz w linii prostej, no to zmieści się tam 2600, no ale przyszła zima, później były, były bardzo ciężkie tereny na narty i sanie, więc trzeba było troszeczkę zygzakiem iść. I dotarłem w końcu na no, to północ. No i stamtąd zostało mi tam niecałe dwa tysiące kilometrów na południe do Helsinek, więc jakby też rzeki, którymi płynąłem, one nie płynęły prosto, tak, bo płynąłem kanadyjką dalej, już jak zostawiłem narty, zaczęło się kolejne lato. No dobrze, dobrze, wszystko tak ładnie opowiadasz, tak przyjemnie się spaceruje właściwie, tak jak po mieście, ale były takie momenty, były. Które, które były bardzo trudne i Powiedz, czy ty się przygotowałeś na, na to, co Cię spotkało? Yy, czy, czy wcześniej że wiedziałeś, ciężko. że będzie, tak? Że, wiedziałem, że, że będzie Że połamiesz ciężko. nogi i, tak dalej, i połamię, tak dalej. Połamię nogi, połamię ręce, połamę. Ale wiesz, przyznam ci szczerze, na dzień dobry mogę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, bo my się boimy takich momentów trudnych, ciężkich, że będziemy że będziemy bardzo musieli wysiłek fizyczny, wiesz, dopełniać no możliwości. Też, też, też to nas niechęca my się tego boimy, ale wiesz co, dwie rzeczy, które muszę powiedzieć na dzień dobry, takie motywujące. Ból i cały ten, całe, całe to cierpienie, to wszystko te trudne momenty kiedyś będą tylko i wyłącznie wspomnieniem, rozumiesz? Czyli na zasadzie, że ja dzisiaj siedzę sobie tutaj w studiu u ciebie, i, 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 i ja o tym opowiadam, ale ja nie czuję tego bólu już na sobie, tylko ja po prostu go pamiętam, że była taka jakaś tam sytuacja. Ból i to wszystko kiedyś będzie tylko wspomnieniem. W momencie, kiedy jesteś w tej poddany tej sytuacji, i to jest dobry challenge, bo jeżeli, to, słuchaj, Myślisz, że zapamiętałbyś te najprostsze, zwyczajne dni, kiedy wstałeś rano, wszystko było pięknie, przeszedłeś 15-20 kilometrów, poszedłeś spać, o Hejku, jakie to było piękne. Nie pamiętasz tego. Więc jaki sens byłoby mi nie pamiętać wyprawy rocznej, gdyby było wszystko łatwo? I te właśnie ciężkie momenty, ty zapamiętasz je najlepiej, najbardziej. I właśnie w opowieściach będziesz przekazywał te momenty. No pięknie, ale sporo osób się martwi o ciebie, bo akurat tak się zdarzyło, że jesteś w studiu i możesz o tym opowiedzieć. Mm, no, ale ale wiele osób ten... mówiło, że jesteś wariatem, że, że możesz nie wrócić z tej wyprawy. Wiesz, ja. Miałeś takie momenty podczas tej wyprawy, że kurczę, ja już nie wrócę. Ja już nie będę miał tych wspomnień. Wiesz co, e, chyba coś takiego było, e, kiedy w, w, przechodziłem przez Park Narodowy Sarek w północnej Szwecji, i to jest piekło, które nazwałem zimowym, lodowym piekłem. E, ja codziennie wpadałem do zamarzniętych rzek. Codziennie. I codziennie byłem okry, zmarznięty przy, przy minus, minus 20-25 e, przez prawie dwa tygodnie. E, więc e, przy, słuchaj, i przez ostatnie 5 dni ja pokonałem dystans tylko i wyłącznie 20 km, 5 dni, przez to, że tonąłem w śniegu, nie byłem hmm. w stanie się wydostać i nie mogłem wydostać się z dziur śnieżnych, w które, w które wpadłem, pod, z plecakiem, który ważył bardzo dużo. No bo w plecaku oprócz e, oprócz, to oprócz jedzenia na 3 tygodnie, kajaka, tak. e, tego wszystkiego, pontonu, no, jakieś tam ciepłe sprzęt. rzeczy i tak dalej, to jeszcze miałem no, cały sprzęt filmowy, kable, wiesz, panele są Ile kilogramów? E, w najcięższym momencie miałem na plecach 58 kilogramów. Hmm. Sam waży e, teraz 74, hmm. 75. 58 kg, powiem ci szczerze, to, to nie jest taka waga, którą zakłada się na jakieś tam wycieczki, tylko że ja też byłem szalony pod tym względem wcześniej, że, 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 że trenowałem z ciężkim plecakiem i, i w śniegu też, czyli robiłem sobie takie paramilitarne trochę szkolenia, te ku, ćwiczenia, Trening. mhm. treningi, bardzo ciężkie, bardzo, bardzo wyczerpujące i potrafiłem założyć plecak. I, 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 i iść non stop 80 kilometrów przez dwa dni bez snu. Takie Ale rzeczy to sobie wyobrażam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze przed Tak, czy... normalnie, mm -hmm. normalnie jak pracowałem e, piątek samego rana na plecak, samochód 100 kilometrów w góry i m, zrobiłem, czy, nie wiem, 80-100 kilometrów w dwa dni, e, m, przez, m, przechodząc przez szwedzką granicę, fińską granicę, zapętlając, robiąc taką pętlę bez snu, praktycznie, czy, 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 czy powiedzmy jakimś dzikim, dzikim, dzikim nieszlakiem mm -hmm. wzdłuż rzeki do jakiegoś miejsca 35 kilometrów i powrót za chwilę. Czyli, 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 takie, 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 wiesz, wiesz jak to jest z tym, z tym wysiłkiem fizycznym i, i zmęczeniem psychicznym, po prostu chcesz się podać, chcesz po prostu pójść spać i tak dalej, a ja się już wtedy od siebie wymagałem i to były bardzo, bardzo wymagające, wymagające marsze. Czyli to wyćwiczyłeś, które, jak wcześniej które wiedziałeś, że, mnie, że mogą być tak, takie momenty tak. i, i ci było potem się nie poddać. To jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że ja wiedziałem, że te momenty ciężkie, to jest jest taki po prostu, wiesz, tak jak właśnie patrzymy teraz na, 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 na tą oś e, i to wszystko podskakuje, ja powiem coś głośniejszego, to jest taki, wiesz, e, e, amplituda idzie do góry, tak? I, I to są te momenty, gdzie za chwilę później one się, wiesz, to się uciszy, tak? Czyli ten moment będziesz, to jest coś, co zapamiętasz. Jak spojrzysz na ten ekran, zobaczysz tą amplitudę, mówisz, o, tu coś się wydarzyło. To jest ten moment właśnie ciężki, który przeskoczyłem, przeszedłem i jest dalej, tak? Czyli idę dalej, ale ja już jestem innym człowiekiem po takim momencie, czyli jakby wiem, że ja tu Przeszedłem mhm. to, zrobiłem to, udało mi się. Czy, czy, czy nie udało mi się, a, a siłą własnej woli czy, czy motywacji, przebrnąłem przez to, znalazłem sposób i jestem już silniejszy, tak? I idę dalej. I, i, I kolejna przeszkoda już jest dla mnie mniej jakby przerażająca, bo wiem, że już pokonałem taką. Podobno, nawet jak będzie, F, jak będzie stopień trudności troszeczkę wyżej, to ja wiem, że, że do tego podejdę z tym samym podejściem. Miałem potężną motywację, mm -hmm. mimo wszystko. No, ale to jest to, o czym mówimy, że przygotowałeś się do tego, wyćwiczyłeś to. No, ale był taki moment, kiedy spotkałeś się z takimi trudnościami, na które nie byłeś przygotowany. To no, znaczy było takich wiele, mimo mimo tego treningu jednak Aha. to no przerosło swoje doobrażenia zgadza się było takich sytuacji bardzo dużo Naprawdę wiele, w którymś momencie one się tak skumulowały, że byłem wręcz sfrustrowany, taki gniew ze mnie wychodził, wiesz. Było, ale było to bardzo dużo sytuacji, które nie zależały też ode mnie, a od na przykład osób trzecich, które, które zawiodły, albo albo powiedzmy coś, co miało być dostarczone, bo wiesz, ja, ja byłem na zewnątrz ponad rok, tak? I, I pewne rzeczy się zmieniały, jak na przykład pory roku zmieniał się też sprzęt, coś miało być dosłany, już dawno czekać na mnie i tak dalej. Ktoś zawiódł, ktoś za, za, zaginęły paczki, albo coś w tym stylu. I ja muszę czekać, albo, albo Wiesz, prze, prze, przekierowywać to w inne miejsce, zupełnie i tym podobne. To były, było bardzo dużo sytuacji, które nie zależało ode mnie i było to frustrujące. I było to frustrujące I, i, i jeżeli mówimy o sytuacjach nieprzewidzianych, typu właśnie, wiesz, idziesz przez zamarznięte rzeki, łamie się pod tobą lód i tak dalej, to akurat miałem przewidziane. Wiedziałem, że takie rzeczy będą się działy, wiedziałem, że połamią mi się, nie wiem, narty, czy, 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 czy no, będę musiał improwizować w wielu sytuacjach, bo będziesz, będą rzeczy, które będą chciały mnie zatrzymać, one będą testować mnie, tak? Te sytuacje będą mnie testować, czy ja sobie poradzę. Ja byłem, musiałem psychicznie być otwarty do, na wszystkie możliwości na wszystkie. Mm -hmm. Wszystkie spotkanie z niedźwiedziem też miałem wkalkulowane jakby w oczekiwania i spotkałem go. Spotkałem niedźwiedzia i powiem ci szczerze, jakby wiesz, w momencie kiedy sobie uświadomiłem, że to jest to o czym pomyślałem, że ja sobie to w jakiś sposób zaprojektowałem. Ja się z tego śmiałem, słuchaj, bo wiesz co ja robiłem? Ja na spotkanie z niedźwiedziem ja przygotowywałem sobie już rozmowę z nim. Tak? taką rozmowę, że ja po prostu, ja wiedziałem, że ja go zagadam na śmierć, słuchaj, że po prostu dobra, już nie chcę słuchać, dobra, weź, ja idę stąd. I tak po prostu i to mnie w, wstawiało taki, w takie pozycji, po prostu będzie zabawnie. Przez to, że wiesz, ja jestem sam, jestem sam w własnym umyśle zamknięty i mogę sobie robić tam, co chcę i rozmawiać z kimś z, ze sobą na, na wszystkie możliwe sposoby I, 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 i ja po prostu robiłem sobie taki stand-up, wiesz, ja w umyśle, w swoim w swojej głowie robiłem sobie taki stand-up e, przed niedźwiedziem. Niedźwiedź był moją publicznością i ja po prostu go rozbawiałem. Nie? I, I słuchaj, naprawdę, spotkałem tego niedźwiedzia. Zresztą trzy razy miałem taką sytuację z niedźwiedziem. I naprawdę pierwszy raz, jak, 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 jak spotkaliśmy się spojrzeniami, słuchaj, 20 metrów od siebie, to, to, to ja faktycznie tak stanąłem, dobra, mówię, dobra, jest niedźwiedź, cześć, siema i to, słuchaj, no, nie wiem, co tam chcesz, to powinieneś już spać, bo, ale ja idę, nie? ja idę dalej, nie, ale to tam sobie popatrzy, popatrzyliśmy sobie w oczy i to było faktycznie, kiedy już powinien spać, to był, to był koniec listopada, sam początek grudnia i, i, i on nie spał jeszcze. Może go obudziłeś. Może go obudziłem. I naprawdę powiem ci, że, że, że jakby to, to, to że sobie w ten sposób myślałem o tym wcześniej, rozładowało co jakby takie pierwsze zaskoczenie tego, o boże mm -hmm. niedźwiedź i panika. Nie, to są sytuacje, wiesz, ile e, też musisz wiedzieć mieć, mieć taką świadomość, bo, bo, bo to, to, to to takie e, demonizowanie niedźwiedzia w telewizji, w mediach i tak dalej. No to wiadomo, jakby z czego się bierze nasz strach, tak? Że niedźwiedź są filmy, horrory o niedźwiedziach, o tym i o tamtym, jakieś e, pełno tego jest na na necie i w Europie tak na dobrą sprawę, nie wiem, w Finlandii ostatni przypadek śmiertelny to chyba był 1979 rok, mm -hmm. kiedy niedźwiedź kogoś nie zabił, a no tamtej pory takie sytuacje się nie zdarzały. No właśnie, a tak przy okazji zapytam: czy miałeś jakąś broń ze sobą? Co? Tak. <laughs> Kijek narciarski. Tak. Nie, po prostu swój humor. <laughs> Nie miałem Czyli żadnego no, paralizatora. Miałem, nie nic z tych rzeczy. Ludzie mnie pytali, weź mnie, miałem pistolet hukowy, scyzaryk, cokolwiek. Nie, cokolwiek, nie tak. Miałem nóż, nie jest ale miałem po prostu nóż. I, i, I czułem się z nim pewnie, że, 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 że żywce mnie nie weźmie. I jeszcze bym chciał znowu wrócić do, do początku, bo to jest, mhm. myślę, dla słuchaczy ciekawe, mhm. jak przekuć swoje marzenia w, w rzeczywistość. I na twoim przykładzie. Chciałbym też się dowiedzieć, ile czasu ci to zajęło, bo na razie mówiliśmy o tym, że pracowałeś normalnie, mhm. zacząłeś już, um, już wiedziałeś, że to jest twoja droga, i zacząłeś ćwiczyć, nawet jeszcze pracując. Mhm. Ile to czasu trwało od momentu, kiedy już wiedziałeś, że to jest, że to tak. Do momentu, kiedy, kiedy już no, zrezygnowałeś z pracy, na przykład. Wiesz co? To zacznę właśnie od ludzi, którzy mnie spotkali i mieliśmy szansę dłużej rozmawiać, i oni mówią: Wiesz co? Ja mam wrażenie, że to zbierało się w tobie już od dawna. I faktycznie tak było. Więc jeżeli miałbym powiedzieć jakiś, jakieś ramy czasowe, to myślę, że jakieś 8 lat. Takiego mm. intensywnego zbierania się we mnie, że ja po prostu miałem tą piękną naturę na wyciągnięcie ręki, tak? I, i tą miłość taką już potężną do, do, do przestrzeni, do, 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 do wiesz, do, do chodzenia, w ogóle do przebywania w tak pięknych miejscach, do których ludzie naprawdę, wiesz, w Warszawie tego nie masz, nie? I, i, i ja, i to... No i i są, to też, no są też. No są, są, Pokażesz mi później. Ale ja jeszcze, jeszcze ich szukam. I i powiem ci, że, że to, to jest coś takiego, że to narasta. To narasta, w moim przypadku narasta, bo to, że ktoś jest, komuś jest niewygodnie w, w, w życiu, w którym obecnie się znajduje, no to to jest, wiesz, zanim podejmie to naprawdę tą świadomą mm. decyzję, muszę dzisiaj coś z tym zrobić, to to nie jest tak, że to było wczoraj i pomyślał sobie, że ojej, już mi jest niewygodnie w tym życiu. To się zbiera, to są elementy składowe, które po prostu wrzucają ci jakby, te bodźce wszystkie wrzucają ci do takiego, do takiego popychają ci do tej krawędzi, Wędzi, że to już dzisiaj, już dzisiaj już nie mogę, ja już muszę coś wymyślić, bo tak. No, ale nie Ale to można swoim uśpić życiu. spokojnie, wiesz, można ale, to uśpić. Ale ja też próbowałem no. to uśpić, ale to było zbyt silne. To był po prostu zew. W moim przypadku był to zew i, i u, u, uśpienie, uśpienie dzikiego zwierzęcia we mnie to, to po prostu byłoby zamknięcie świadome w klatce siebie samego, tak? I, i, i powiem Ci szczerze, że to też wiąże się z, takim, z, taką, z taką psychiczną, jakby śmiercią, tak? Czyli jakby to, to, to ja nie, nie miałbym satysfakcji z życia, że ja robię coś tylko po to, żeby nie wiem przeżyć, jakby przetrwać, żeby idę do pracy, bo muszę, bo żeby zarobić i tak przeżyć. dalej. To po co? To, ale wiesz, my nie żyjemy po to, żeby tylko, żeby, żeby jakoś sobie dać, żeby przeżyć. My żyjemy po to, żeby doświadczać tego życia, żeby robić piękne rzeczy. I powiem ci szczerze naprawdę, że słuchaj, pomyśl sobie na przykład, nie, że jak będziesz miał te 80 lat i tak spojrzysz do tyłu te 40 czy 50 lat do te, i pomyślisz sobie, jak ja byłem głupi, że ja myślałem, że nie wiem, że ta dziewczyna na przykład mnie odrzuci, nie będzie chciała, nie zagadałem do niej albo coś w tym stylu. Jakie to jest głupie dzisiaj z perspektywy czasu, czego ja się bałem? Jakie to było głupie, że ja się bałem, nie wiem, zostawić pracę po prostu na miesiąc albo pracować ciężko przez miesiąc albo dwa, żeby móc sobie pozwolić wyjechać na miesiąc. Od, nie wiem, nie iść, nie iść do pubu, do, do, do knajpy, do kina, pooszczędzać, bo wiesz, wiadomo, to wszystko wiąże się z pewnymi mhm. wyrzeczeniami, tak? I. Jakie to było? Dlaczego ja nie mogłem tego tak zrobić? I żałujesz po prostu rzeczy, na które dzisiaj po prostu patrzysz takim, z, takim, z takim żalem i się z takim śmiechem, że to było takie proste. Że to było takie proste. I to jest proste. To naprawdę jest proste. Bo my się boimy, ale ja sobie nie wyobrażam, że, te, że, że przez trzy miesiące na przykład, nie wiem, nie, nie, nie zrobię sobie tego, nie kupię sobie nowego ciuszka, nie zrobię tego, nie zrobię, nie pójdę do, do pubu z znajomymi, nie wiem, nie pojadę sobie na weekendowy wypad gdzieś tam. Słuchaj, jeżeli masz cel, to... Wszystko, co odciąga cię od tego celu, od jego spełnienia i utrudnia, łącznie z wydatkami, czy powiedzmy ludzie, którzy cię zatrzymują, że nie, przestań głupi, jesteś wariowałeś w ogóle, co ty robisz ze swoim życiem, nie możesz tak jak wszyscy normalnie? Nie, nie mogę, bo to jest moje życie. I, i, i bardzo wiele, jest, jest bardzo dużo takich elementów. Boimy się wyrzeczeń, boimy się tego, że musimy na przykład oszczędzać, boimy się tego, że na przykład e, znajomi nas zostawią, albo coś no, słuchaj, szczerze, serio. To jest Twoje życie. To jest twoje życie, oni mają swoje, a ty masz swoje. Ty powinieneś zadbać o swoje życie i na nim się skupić. I oczywiście to nie mówimy o egoizmie, tak? Tylko o tym, że w ostatecznym jakby rachunku sumienia, czy będziesz potrafił sobie powiedzieć, że kurczę, zrobiłem wszystko, żeby moje życie było piękne. Nie, bo bałeś się po prostu tego, że rodzina cię zostawi, że, że, że znajomi cię zostają, przyjaciele, że dziewczyna cię zostawi, słuchaj... No, niestety to jest taka przykra prawda, ale, ale jakby wiesz, no, jeżeli ta dziewczyna nie rozumie, że nie rozumie Twojej pasji, Twojej potrzeby, e, czuje, widzi po prostu, jak cierpisz, tak? Patrzy z boku, jak, jak umierasz po prostu wewnętrznie, e, e, i to, no, to nie jest to osoba dla ciebie. Bo partner powinien Cię wspierać w tym, tak? Zrobić, zrobić tak, żebyś był szczęśliwy, więc, więc jakby wiesz. Nie, nie, nie bez kozery jest to stare powiedzenie: tak, tego kwiatu jest pół światu, Bo niestety, ale jeżeli nie jest nie, nie, nie to, no to z inną, ułożysz sobie życie, ale być może spotkasz osobę, która, która będzie e, e, jakby doceniała to, co, ty, to, kim jesteś, że masz jakąś pasję, że, że, że kochasz to i że dążysz do czegoś innego i, i, i będzie w stanie ci pomóc. Nie? Tak, ale to, to twoje marzenie troszkę e, trudno zrealizować, chyba. I trudno znaleźć taką. Osobę, która by to była w stanie podzielić z tobą. Znalazłeś? Wiesz co, ja ci powiem tak. Przed wyprawą było, było tak, że ktoś by myślał, że będzie czekał na mnie, ale ja wiedziałem, że nie będzie czekać, tak, bo z jednej, z jednej strony było to no jakby... Ja wiedziałem, że ja nie wrócę. Znaczy ja wrócę z wyprawy, ale ja nie skończę na wyprawie. Że ja będę dalej, bo to jak już poczujesz tą wolność, to to, to będzie jak domino. I, i ja wiedziałem, że, że, że to nie, taki żaden... nie, nie wybryk jednorazowy. Nie, że to już po prostu poczujesz, poczujesz wolność i to już będzie, to już będzie twój, twój, twój styl życia. Nie po to właśnie się to zbierało we mnie, żeby, żeby zrobić to tylko raz i wrócić do tego samego, co byłem. Tak? Ludzie, którzy byli na tak długiej wyprawie, nie są w stanie wrócić do normalnego życia, więc muszą, muszą kombinować, żeby. Zrobić z tego jakby, jakby jakikolwiek sposób na życie, więc piszą książki, piszą blogi, jakby wiesz, ja zdecydowałem się zrobić film, tak, więc żeby z tego można było jakoś jeszcze żyć. Mało kto to robi. I powiem ci szczerze, jakby na dzień dzisiejszy... Wiem, że z kimkolwiek po przejściu, po przeżyciu czegoś takiego, mhm. z kimkolwiek bym się na przykład związał, to no, musi być to osoba, która e, będzie miała świadomość tego, że nie poświęcę całego życia dlatego, tego, żeby być w domu. Że, że nawet jeżeli będzie jakieś, będziemy mówili o kompromisie, tak, czyli powiedzmy, dobra, jestem miesiąc na wyprawie, a dwa miesiące w domu i tak dalej, to też jest, to związane jest jakby z, wiesz, z uszanowaniem tego, że ja muszę, tak, że to jest moje życie, bo, bo, bo wiesz, pojawiając się, czy, 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 czy jeżeli w swoim życiu pojawia się osoba, no to ta osoba jakby, wiesz, no nie jest, nie, nie możesz nie może oczekiwać od ciebie, od ciebie, że po prostu zmienisz swoje, że na przykład poddasz, że oddasz swoją pasję po prostu, nie bo, mm -hmm. bo, bo ona na przykład chce, żebyś był w domu, bo, bo model jej rodziny jest zupełnie inny i ty żyjesz poza jakimiś tam standardami, że ty nie jest normalne, tak? Wiele kobiet po prostu liczy na to, ale, ale niestety jakby, wiesz, to jest uwięzienie dzikiego człowieka w klatce. Wiąże się z konsekwencjami, że ten, to, 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 to dzikie zwierzę by zacznie gryźć. Czyli nie znalazłeś. <śmiech> <śmiech> Jeszcze. <śmiech> nie powiesz. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Bo to, to jest chyba w genach gdzieś. Są ludzie, którzy... Mają w genach takie osadnictwo, takie budowanie w jednym miejscu. No ale nie byłoby ludzkości na całym świecie, gdyby nie te geny, które wyprowadziły nas, powiedzmy, z tego, z tej Afryki, tak? Z mhm. tego początku, początku życia ludzkiego w ogóle. I ty masz chyba te geny takie w, naj, w najmocniejszym wydaniu, że tak powiem, które zap, zapędziły ludzkość aż do Ameryki Północnej, bo no nie wiem, czy wiesz, jak to wyglądał ten Zgadza szlak się. podróży. Tak, tak. To, są, to jest piękna historia i wyobraź sobie, że to odbywało się przez tyle lat, nie? No. Tysiące, lat. No, niesamowite. Ja lubię w ten sposób na to patrzeć, że, że, że ja kiedyś byłem niecierpliwy, wiesz, i tak wiesz, że jak ja muszę, jak ja coś robię, to ma to być zaraz efekt. Ja się uczę takiego wiesz, sto, stopniowego dążenia do czegoś, czyli jakby ta cierpliwość. Mhm. Ja, ja... Osiem lat przygotowań, tak? Na przykład. No, ale jak to jak psychice? to wyglądało? No najpierw powiedzmy już zdecydowałeś, tak? To co, co zrobiłeś następnego dnia w kierunku? Następnego dnia yy, przede wszystkim wiedziałem jakby, że muszę mieć tam Trasę zaplanowaną, ale ja tej trasy nie zaplanowałem. Ja zaplanowałem tylko początek. 500, pi pierwsze 500 kilometrów mm -hmm. mniej więcej. Dlaczego? Dlatego, że wolałem improwizować. I, I ludzie lubią tracić czas na planowanie, i te planowanie, to tak, wiesz, to jest taka euforia. O Boże, ja siedzę w mapach, ja planuję, o Boże, jakie to będzie super, jakie to będzie super. Mm -hmm. Ale na tym planowaniu wiesz, ludzie tracą czasu, bo boją się tego elementu zaskoczenia, boją się tego, że ojej, ale ja przecież to miałem zaplanowane, a to idzie, nie, to w ogóle jest nie tak. Ja muszę iść zupełnie inną drogą, bo na przykład tam się nie da iść. Na przykład jak była taka sytuacja, że przez trzy e, tygodnie wisiała taka mgła, że kilka osób zaginęło w tym miejscu, w tym terenie, w tym regionie, w którym byłem i. i i spotkałem, były akcje poszukiwawcze, i powiedzieli, po, powiedzieli mi, słuchaj, jak nie musisz iść tamtędy, to iść to idź tą i to zupełnie jakby inną, inną trasę. Ja zmieniłem trasę, więc to była improwizacja. Ja mógłbym tamtędy iść, ale jakby wiesz, dlaczego miałbym nie posłuchać jakby rady ludzi bardzo doświadczonych i, i po co miałbym, jakby sobie, wiesz, utrudniać. utrudniać i, i, I przyznam Ci szczerze, że, że to, ta, ta improwizacja. To jest tak potężny motor we mnie, który jakby wiem, że w każdej sytuacji sobie poradzę. To jest, to jest ogromna siła, tak? I, I samo to planowanie, czyli tak jak zaczynając od pierwszego dnia, od momentu, kiedy jest tam myśl, tak, i, i, i zaczynam planować, no to jest okej, okay, dobra. Co muszę zrobić, żeby to się odezwać? Czyli sprawy, które muszę pozamykać. Mhm. Co jest mi potrzebne? Czyli sprzęt, tak? Co potrzebuję? Co mam? Okazuje się, że mam wszystko. Ale pomyślałem sobie, skoro ja się zbierałem do tego już tyle lat i chcę zrobić z tego jakby styl życia, tak? Czyli jakby żyć z tego, no to co mi pomoże w tym, tak? Czyli, aha, no dobra, może zrobimy, słuchaj, no to ja zrobię film. I jak wpadłem na pomysł zrobienia filmu, to wiesz, ja nie miałem żadnego doświadczenia, ale powiedziałem sobie, zrobię film, dlatego no że... To będzie się... takim spoiwem całej tej twojej wyprawy, A To tak? będzie, nie, to będzie mój as w rękawie, to będzie karta przetargowa, ja już myślałem, musiałem myśleć perspektywicznie dalej po zakończeniu wyprawy, dobra, co dalej, tak? Czyli kończę wyprawę i z czego żyję? Z samych opowieści nie będę żył, tak? Więc, jakby, musiałem mieć kartę przetargową i wiedziałem, że ten film nie będzie, nie pójdzie, nie, nie, nie mogę go zrobić, że pójdzie, po prostu sobie dorzucę na internet i za darmo i tak dalej, że wiedziałem, że chcę zrobić film, jakby cały reportaż, całą opowieść od, z góry, od, od, od początku do końca. Nie mając doświadczenia, po prostu to była moja motywacja, nie miałem żadnego doświadczenia, albo, dobra, ja się nauczę po drodze. I, I jeszcze jestem po drodze, słuchaj, przed, gdzie przed wyruszeniem kilka obejrzałem takich instruktażowych filmów na, na internecie, jak filmować, jak nie filmować, na co, wiesz, kompozycja, kadr, bla, bla, bla i tak dalej, dźwięki tym podobne, słuchaj wyruszasz na wyprawę życia ze sprzętem, którego, wiesz, jakby nigdy nie miałeś w dłoni, nigdy nie filmowałeś, nie wiesz, jak tego montować. Pół roku później okazuje się, że montujesz swój pierwszy filmik, wrzucasz go na ten, ludziom się to podoba i montujesz go, wiesz, emocjami, jakby tym, przez, 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 przez filtr tych emocji, tego wszystkiego, co odczuwałeś, czyli podkładem muzykę, która jakby w tym momencie na przykład mi towarzyszyła i, i, i wiesz, i tworzę taki później następny, 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 czy wrzucę, wrzu, wrzucę, wrzucę, wrzuty jakieś robię na, 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 na swojego tego bloga, po czym za chwilę to już nawet dla mnie jest niewystarczające, bo mówię, dlaczego ja miałbym tego nie zedytować, czyli pociąć po prostu ten 15-minutowy film, pociąć tak, żeby był naprawdę intensywny, fajny, ciekawy, krótki, ale naprawdę z taką energią bombą i w ogóle, wiesz, wyciąć te takie, yy, a, yy, wiesz, takie te momenty. I, i, I zacząłem myśleć o tym w ten sposób i mówię, kurczę, ale to świetnie by wyszło i wiesz, ludzie to, te, ludziom też się podobały. Ty chyba będziesz filmowcem. I słuchaj, naprawdę, jakby to, to, było, to było, to było, to to było to zamierzenie, ogromne, ogromne przedsięwzięcie, sfilmowanie tej wyprawy. No i to pozamykanie tych spraw, czyli lista rzeczy, które potrzebujesz, pozamykanie spraw, które po prostu, żeby się nie ciągnęły za sobą, na co musisz się przygotować, jakie ramy czasowe, wiesz, może chciałbyś na przykład dawać, znać rodzinie, czyli co potrzebujesz, może jakiś tam sygnalizator, który będzie ci wysyłał lo lokalizację, milion rzeczy. To mi zajęło pięć miesięcy, słuchaj, przygotowywanie się do tej wyprawy zajął mi od stycznia do, do, do wyruszenia w czerwcu. Dopinanie tego. Dopinanie mhm. tego wszystkiego do samego końca. Wiesz, no, i zawsze jest ten moment, kurczę, jestem, nie, nie jestem gotowy. Nigdy nie będziesz gotowy, nigdy nie będziesz gotowy, nigdy nie będziesz gotowy, żeby zmienić życie. I to jest coś takiego, że wiesz, ludzie, a! No ja, ja, ja wiem, ja, chcę, ja w ogóle wyjadę gdzie indziej. Nie, ja wyjadę za rok, ja wyjadę za pięć lat, nie do, do Meksyku, całe życie o tym marzę. Nie wiem, do Włoch, do Toskanii, bo całe życie o tym marzę, i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, mi pięć lat, to osoba, ta osoba dalej planuje to samo, nie. Dlatego, że my czekamy na. Czyli na miałeś jakiś deadline, moment. tak? Miałeś deadline i to musi być. deadline. Mm -hmm. Zawsze musi być deadline. Bo jeżeli nie wyruszysz, to będzie tak zawsze, zawsze drobne rzeczy będą cię zatrzymywać. A może jeszcze to zrobię tak, a to jeszcze nie dotarło. Nie dotarło, trudno, idziesz. I to jest ten moment, że. Hmm. Dajesz sobie deadline i w tym momencie zmieniasz to swoje życie, czyli robisz, czyli, 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 czyli jakby dążysz do tego i zaczynasz ten projekt, czy, czy po prostu zostawiasz wszystko. My... Bo musiałbyś następny rok czekać chyba, tak? Na dokładnie, taką dokładnie. Wiesz, jeżeli ja bym nie wyruszył latem, no to, no to jaki jest sens pchać się przez Norwegię całą zimę? No to wtedy już założenie jest inne, że nie z a już na nartach, tak? Więc musiałem mieć ten deadline, poza tym, jakby lato było jest takim okresem, że, że, że wiesz, że te, te, te mięśnie się przyzwyczają do tego wszystkiego. Jeszcze skorzystasz, z wiesz, zieleni, wiesz, złowisz sobie ryby i tak dalej, to wszystko jest, wiesz, to, to musiało, to miało, wiesz, musisz mieć zaplanowane, tak? Na przykład wiem, dzisiaj powiedzmy wyjeżdżam do Kanady, tak? Mówię sobie, wyjeżdżam do Kanady. Dobra, pierwsze co myślisz, to to, w jakim miesiącu roku. Będzie najlepiej tam wyjechać. Powiedzmy, że może w marcu albo w kwietniu. Dlaczego? Dlatego, że kończy się zima, e, zaczyna się sezon. W wielu miejscach na przykład będzie praca, huragany tak, się zaczynają. Huragany się zaczynają. To jest to, co lubimy. Więc naprawdę, to jest to, jest, to, jest, to jest to, że musisz mieć jakby jakieś tam, jakieś, jakąś tam wizję tego, tak, że chcesz na przykład wyjechać do Toskanii, bo też dużo takich ludzi jest, którzy no marzą o tej Toskanii, Włochy i tak dalej. Czyli trzeba sobie to sobie zwizualizować sobie bardziej, nie tak? Nie to, myśleć, to, to myśleć to, to o tym... Przede wszystkim nie musisz, wiesz, bo mówisz sobie a, ale ja jeszcze nie mam odłożonej pieniędzy tyle i tyle, odłożonej mhm. takiej puli i takiej tej, tej. moje dziecko jeszcze jest w szkole, albo no dobra, pomijajmy tam kwestię dzieci, bo to jest utrudnienie, tak? Jak mogę, mogę sobie mówić, bo nie mam, tak? I, 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 I nie jest to na pewno ułatwienie, ale ale no, no zawsze jest tak, że no jeszcze nie jestem gotowy. Nigdy nie będziesz gotowy. Nigdy nie będziesz gotowy tak, że po prostu No nie mam co robić już, no to wyjeżdżam. Nie, nie. to musisz podjąć to ryzyko. Ale z czego ja będę tam żyć? Bierzesz to, co masz, sprzedajesz to, co jest niepotrzebne, bierzesz tą pulę już wcześniej planujesz to, bo nie planujesz takich rzeczy z dnia na dzień, więc sprzedajesz rzeczy, których nie potrzebujesz, których nie będziesz potrzebował. Myślisz perspektywicznie, kładasz sobie plan i z tym, co masz, jak, jak zostaniesz rzucony w tą Toskanię, w tą rzeczywistość, to słuchaj, uwierz mi, że pod presją tego, że uciekać ci, nie wiem, pieniądz na przykład, musisz improwizować. Musisz. A wiesz co? Masz ręce nogi i umysł jesteś zdrowy to jest wszystko czego no, potrzebujesz ja, ja to rozumiem w świecie gdzie co parę kilometrów jest y, duża miejscowość mm -hmm. i można tam komuś coś pomóc zarobić w ten sposób w jakiś sposób no ale jeśli masz za jednym drzewem kolejne drzewo a za kolejnym drzewem tysiąc następnych drzew no to to jestem przeszczęśliwy <laughs> czyli uciekasz od cywilizacji jest tak co naprawdę. cywilizacja mnie męczy no bo co, Norwegia ma ludności chyba 2 miliony wszystkiego? 4, 4. 4. 4. No 2 miliony to chyba w mieście, 4,5 miliona mieszka gdzieś to tam to w tak centrum. Gdzieś, mm -hmm. Ale wiesz to tak. Natomiast Norwegia. No, zagężyje, A jest olbrzymim krajem. Olbrzymim, więc to zagęszczenie ludności jest zupełnie inne niż w Polsce. W Polsce, jak idę gdzieś tam do lasu sobie, no to słyszę, ujadanie psów, gdzieś tam wioski. To, to jest mm -hmm. tak zagęszczone. Bardzo trudno jest znaleźć dzikie, bardzo dzikie miejsca gdzie mogę sobie iść na przykład tydzień, nie spotkać nikogo, ani żadnych świateł, ani, ani, ani ujadanie psów gdzieś tam w nocy, bo wiadomo, psy słyszą wszystkie szelesty w nocy, więc ja szukam miejsca, gdzie będę mógł czuć, że jestem sam, tak? Jest, 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 nie ma tam ludzi, jest spokojnie, jestem w dziczy i, i, i to jest to, czego szukam, bo potrzebuję po prostu przestrzeni, tak? Mm -hmm. Żeby żeby wyrzucić jakiś tam stres, dlatego też wychodziłem, wiesz, zaczęło się od weekendowych wypadów, tak? Potrzebuje człowiek jakieś tam, ten, ten stres całego życia, tego w cywilizacji wyrzucić. Ale jeżeli już mówimy, słuchaj, zapytaj mnie, zapytaj naprawdę, wejdź na ulicę i zapytaj po prostu wszystkich po kolei w Warszawie, słuchaj, jesteś jakby, czy, 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 czy ma pan stres? Tu w Warszawie. O, panie! O, jak ja mam stres, jaki ja mam stres. A czy pani ma stres? opa jak ja mam stres, jaki ja mam stres. Wszyscy mają stres w Warszawie. No to, po co, to po co, jakby wszyscy? Są ludzie, którzy jakby zupełnie na tej inaczej patrzą, tak? Potrzebują życia, mieliby stres, gdyby byli w dziczy. No, to Ale ja mam inaczej. Ja, ja, no, to jest brutalne stwierdzenie, ale ja świadomie odbieram, odbieram sobie lata życia, będąc w mieście, wdychając to, co ludzie palą, palą w, 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 w zimów w swoich piecach, jakiś gumak, jakiś syf. Ja to wdycham, słuchaj. I więc zatruwam swój organizm, wdycham samochody, jakby spaliny te samochodowe, to wszystko, hałas, myślisz, że ten hałas cały, który ja słyszę, on świetnie na mnie wpływa, czuję się naprawdę cudownie, czuję się zrelaksowany, no chyba nie. Nie, wstajesz rano, puf, włączasz radio, dż, 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 jakieś tam dżingle, jakieś tam wiadomości, jakieś, jakieś w ogóle kup to, kup taki suplement diety i w ogóle, o Boże, ja jestem chory, ja muszę no to iść można do ateety, wyłączyć. I można wyłączyć, ale myślisz, że to robią ludzie? Można nie włączać. Można nie włączać, ale czy ludzie tego nie włączają? Mało ludzi jest takich, którzy zaczynają sobie dzień z takim, że nie muszę włączać telewizji, nie muszę włączać radia, nie muszę włączać muzyki, mogę sobie włączyć muzykę, ale dlaczego nie miałbym usiąść po prostu sobie zaparzyć kawy, wyciągnąć nóg, Gdzieś tam położyć nogi na, 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 na tym, na, na, na to boryciku, i po prostu tak sobie siedzieć przez 10 minut i, 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 i dać tym myślom, po prostu tak się wiesz, wbić w ten tryb życia. Albo zaplanować sobie podróż do Norwegii. A, nie musisz do Norwegii, <coughs> wiesz. No ale to właśnie, może, może praktycznych porad troszkę bym, bym poprosił. Zaczynając Pierwsza tego, to taka. Nie musi być zimno, nie? Niech ciepła. No, latem można się wybrać do Norwegii, to Polecam. nie będzie aż tak, aż tak bardzo zimno. E, jakiś. Gdybyś mógł polecić komuś, kto chciałby właśnie na tydzień sobie wyjechać do Norwegii. Świetne pytanie. I że chciałby sobie właśnie na pieszo mm -hmm. przejść. On sobie zaplanuje co tam do tego plecaka włożyć. No nie mm -hmm. będzie brał kajaka mm -hmm. prawdopodobnie. Czemu? Sprzętu, <laughs> tak. sprzętu nagrywającego może też nie, ale może będzie chciał to zarejestrować. No to powiedzmy, że ten człowiek sobie sam to zaplanuje, ale jaką trasę byś poradził właśnie? Tak w środku lata żeby te 15 stopni, powiedzmy, było w Norwegii. Wspaniałe pytanie, najlepsze, jakie mogłeś mi zadać. <laughs> powiem ci tak, od grudnia są samoloty z Gdańska bezpośrednio do Tromso. Tromso? Na samej północy, tak powiem, podbiegunowym. Nie dojrzy masz jeżeli wybierzesz to lato, czerwiec, lipiec, no to masz słońce 24 godziny. No nadobe. właśnie, bo to jest Więc fajne. nie tam jesteś zobaczyć. ograniczony ciemnością, że będzie ciemno, że coś tam lecisz do Trumpsu. Słuchaj, za śmieszne pieniądze. Za śmieszne pieniądze lecisz do Trumpsu. Wsiadasz w, na przykład w e, autobus 40 albo 42 spod lotniska, jedziesz sobie, jedziesz sobie do Ice e, to jest taka mała miejscowość, do której jedziesz do autobus i stamtąd na przykład łapisz sobie e, stopa albo jedziesz, albo po prostu łapiesz na autobus i jedziesz nad morze, znaczy, to już jest prawie, praktycznie wszystko nad morze, bo Tromso le, leży jakby w takiej zatoce, mm -hmm. takim sundzie I, i słuchaj, jeżeli masz namiot, czy jeżeli chcesz namiotem, czy jeżeli chcesz jakkolwiek, możesz sobie do, dotrzeć do, 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 do bardzo fajnych miejsc bardzo szybko, tak pięknych, dzikich miejsc, że, że, że uwierz mi, będąc w Tromso już naprawdę wystarczy, że przejdziesz przez most i wejdziesz pod górę i już jesteś jakby w dziczy i, i nie ma tam nikogo. Jesteś powyżej linii lasu, jesteś powyżej linii domków, masz sobie, możesz sobie, nie wiem, posiedzieć tam, bo, bo jest naprawdę ciepło, chyba, że masz pecha i jest zła pogoda. No właśnie, Polecam. jakie temperatury są tam? Latem, powiem ci szczerze, północy. no, to, to taki stereotyp jest zimnej północy. Ja no, tego nie podtrzymuję, bo, bo, bo bywały lata, gdzie było 30 parę stopni, 20 parę, to bardzo długo się utrzymywała taka temperatura. Kilka lat temu było na, chyba najpikniejsze lato od, 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 od wielu, wielu Wielu dekad. I, I więc naprawdę to nie jest tak, że musisz, wiesz, w, la, w środku lata brać kozaki i tak dalej, ale musisz mieć gdzieś tam jakieś nawet. Zdarza się, że spadnie temperatura do 8 stopni i jakieś tam przez to, że deszcze są i tym podobne. No bywa to niestabilne czasami, ale, ale dalej będę polecał to północ, bo masz, masz bezpośredni lot z Polski do, do, do Tromso. Czy. Stamtąd będziesz chciał, nie wiem, pojechać na na Sameroje, nad morze, czy, czy, czy na drugą największą wyspę Norwegii i Senie przez y, promem godzinę tam dziesięć chyba bodajże jesteś w tak pięknym miejscu, że wow. E, czy, czy będziesz chciał na przykład iść na wędrówkę, wziąć w jeszcze w inny autobus y, i pojechać powiedzmy, półtorej godziny w, w, stronę, w stronę Szwecji i, i tam dotrzeć do, do najpiękniejszych moich ulubionych miejsc, słuchaj, do których ja będę wracał, do, do których będę wracał. Całe życie zostawiasz sobie, zostawiasz, znaczy masz ze za sobą, załóżmy plecak, e, idziesz naprawdę niewiele e, kilometrów, i, i, i jesteś w tak pięknym miejscu, śpisz pod górach, jakby u stóp gór, nad rzeką, nad strumykiem, nad jeziorem. No, no jest istny, istny raj, tak? Tam nie ma, nie ma, nie ma, nad morzem nie ma komarów, więc są, jesteś w górach, nad morzem, bez komarów, bez niczego, jest jakiś lekki wiaderek. I, i, i naprawdę polecam Tromso przede wszystkim, dlatego, że... że, że... Gdzie z tego Tromso wyjść? W którą stronę? Na północ, na południe? Wiesz co, no Tromso już jest na północ. Czyli <laughs> dalej się nie da. <laughs> Wiesz co, tak, no Przede wszystkim e, na wschód. E, e, ja zada, zadałem mi parę osób ostatnio przez te, przez te kilka dni pytanie, co a nie mógłbyś napisać takiego posta, gdzie coś tam mógłbym zrobić, gdzieś tam zobaczyć, gdzieś tam mógłbym pojechać na przykład na parę dni, na weekend, na tydzień. Więc co myślałem o tym? Ale, ale jakby wiesz, takich opcji jest bardzo dużo. Ja naprawdę przyznam Ci szczerze, że zaczynam od zorzy polarnej. I, i możemy od tego zacząć, tak? Bo zorza polarna jest takim. E, no dobra, zla, latem jej nie zobaczysz, tak? Zobaczysz ją tylko mm -hmm, zimą. Mm -hmm. Dlatego, że zorza jest na niebie, jest, jak jest ciemno, tak? I najczęściej właśnie zdarza się na zakończeniu podbiegunowym te, 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 te wybuchy na, 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 na słońcu. One są naj, naj, właśnie naj, naj, najbardziej typowe dla północy, tak? I, I jeżeli chodzi o zorzę polarną, to z Polski masz naprawdę niesamowite opcje. Zobaczenia zorzy Polarnej na, na własną rękę. Widzisz, ci mówię jak. Ale to zima. zimą. Zimą. Mhm. Wsiadasz w samolot, lecisz do Sztokholmu. Tanim samolotem, e, jakim tamkolwiek chcesz. E, z lotniska e, w, w, w tego e, pod Sztokholmem wsiadasz w autobus, który zawozi cię na dworzec główny do Sztokholmu. On jedzie chyba bodajże godzinę. E, siadasz w pociąg, który jest tego samego dnia, parę godzin później i jedziesz całą noc. Pociągiem, który się nazywa Ar Sypialnym. Arctic Train, tak, dokładnie, z kuszetką, która jest naprawdę niedroga, naprawdę niedroga, porównując do, do naprawdę biorąc pod uwagę ceny skandynawskie. I jedziesz do Abisko na przykład i dojeżdżasz do Abisko, gdzie e, biuro turystyczne i wszyscy mówią, że jeżeli zostaniesz w Abisko trzy dni, to masz gwarantowaną szansę, że, że zobaczysz zorzę polarną. Nawet jeżeli pierwszego dnia będzie pochmurno i będzie brzydka pogoda, drugiego dnia będzie brzydka, to trzeciego dnia zobaczysz zorzę polarną. I w Abisko, Abisko to jest niewielka miejscowość turystyczna, do której bezpośredni pociąg dojeżdża, gdzie możesz naprawdę znaleźć bardzo tani nocleg też dla turystów i zobaczyć zorzę polarną, e, gdzie, 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 gdzie praktycznie z samego centrum masz wyciąg E, które zawożycie do centrum e, do takiej stacji obserwa, obserwatorium, e, gdzie normalnie masz balkon i, i, i obserwujesz sobie polarno, no, no to jest to jest słuchaj, no, nie, nie będzie prostszej, prostszej, prostszej metody teraz, do, do, do momentu wynalezienia teleportacji, więc, więc jakby to jest ogromna szansa, tylko że ludzie, którzy jakby no, no, mało kto o tym wie, tak. Ale szukamy opcji, szukamy opcji, szukamy, jakby szukamy, 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 to musi logistycznie takie myślenie musi sobie włączyć. I to jest ta taka bezradność, dlatego ludzie, wiesz, bardzo często wykorzystają z przewodników, dlatego że ta, przewodnik zna, tak, przewodnik zna miejsca, wie w jakich czas, w, jakim, w jakich godzinach, czego gdzie może się spodziewać. Zorza polarna jest w momencie, kiedy jest ciemno i jest, jest temperatura około zara czy poniżej zara najczęściej i, i czyste niebo, tak, wtedy zobaczysz zorzę polarną jeżeli jest pełnia księżyca, no to ta zorza będzie słabsza, dlatego że światła księżyca, I światła księżyca. Czyli trzeba planować też fazę księżyca. Pod... księżyca ale... Znaczy, może tak, ale to już, no, już tak bez przesady na pewno, natomiast no, pełnia księżyca gdzieś to może mieć, mieć ten, bo zdarza się oczywiście sytuacja, gdzie jest pełnia księżyca z jednej strony, a z drugiej strony jest zorza. No to jest piękna, piękna rzecz, natomiast zbliża się lato i faktycznie ja, ja dalej, dalej, dalej będę się upierał przy Tromso, e, dlatego, że, dlatego, że to, jest, to, jest, to, jest, to jest piękna północ, to jest to masz, wylądujesz i od razu masz góry. E, możesz zrobić naprawdę tak, że, Na że... W tych górach leży śnieg, czy nie? Czy to, to jeszcze w czerwcu zdarza się, że zalega śnieg, czy w czerwcu, czy w lipcu, gdzieś tam pod koniec lipca on, on się kończy i, i, do, i zaraz w sierpniu spada świeżo. I temperatury około 20, 15, 20 stopni? Tak, prawie? to około 15, mm -hmm. 15-18 stopni, myślę, że możesz się spokojnie spodziewać. E, wystarczy naprawdę jakiś tam ciepły polar, jakieś tam ciepłe, cienkie rękawiczki, czapka w takie, na takie, na takie słabsze, jakby, jakby te chłodniejsze, chłodniejsze wieczory, chłodniejsze dni, ale wiesz, powiem ci, naprawdę możesz sobie, no, ale już ja słyszę takich słuchaczy, pytanie, no, ale wiesz, tam noclegi, tam tysiąc koron, czy coś no, takiego. Ale namiot, drogi, tak. słuchaj, no, ale ja, drogie No, ja zawsze korzystam z namiotu, tak, ale nawet jak nie korzystam z namiotu, to i tak korzystam z opcji kempingowania, czyli na przykład bez namiotu, bo y, muszę mieć tylko i wyłącznie zagwarantowaną, jakby, y, y, pogodę y, y, bezdeszczową jeżeli nie chcę brać namiotu. Nawet jeżeli nie wezmę namiotu, to ja mogę się, wiesz, nie wiem, zrobić sobie jakiś tam szałas w lesie, czy coś w tym stylu, ale to jest nie każdy. Legalne, to jest tak? legalne. Tak, Tak, oczywiście, tak? że tak. Natomiast, no, nie w mieście oczywiście. Natomiast nie każdy jakby ma taką opcję i ich, powiedzmy, chciałby w miarę wygodnie sobie, sobie, sobie spędzić, spędzić czas. No, ale słuchaj, no, mamy takie czasy, że, że, że jest te, są różne portale, które umożliwiają ci ludzie prywatni, e, chcą wynająć ci na przykład pokój i tak dalej za jakieś tam naprawdę niewielkie pieniądze, nawet w Norwegii, tak? Więc więc tylko powiem ci szczerze, że no, jeżeli, jeżeli naprawdę już doświadczyć tej prawdziwej pięknej Norwegii, no to fajnie byłoby zaplanować sobie taki, taki wypad no, bliżej natury, tak? Bo, mm -hmm. bo wiadomo, że domy no nie tak, są. Nie czyli są. domy to, są w miastach. wziąć ze sobą śpiwór. Warto. Yy, a jaki śpiwór, na jakie temperatury? Wiesz co, w nocy? to tak na dobrą sprawę, no, no, żeby z tym komfortem, no to tak ten komfort, bo patrzymy zawsze, nie patrzymy na ekstremu, jeżeli chodzi już z tego z tego, z tego technicznego punktu patrzenia. Nigdy nie, nie patrzysz na, na ekstremalną temperaturę, tylko na tą środkową, mm -hmm. ten wskaźnik środkowy, czyli komfort. Ty masz się czuć komfortowo w takich taki mhm. temperaturach. Czyli ja będę miał, powiedzmy w lato około 5 stopni e, komfort, tak? E, la, mówimy o lato norweskie. E, w, zdarzało nocy, się, 5 tak, w nocy Zdarzało się oczywiście tak, że, że, że było mi bardzo zimno, dlatego, że wpchałem się w miejsce, gdzie oczywiście było na przykład minus 10 w lipcu, tak? E, więc, więc to też jest, ale, ale ja już wiedziałem, że, 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 że zwyczajny, zwykły taki letni śpiwór mi nie wystarczy, więc brałem, brałem taki przejściowy albo trzy, albo 300 trzy znowu zimowe zimowy po prostu, bo że będę chciał sobie poleżeć na przykład i popatrzeć na góry bez namiotu, tak? Czyli, mm -hmm. czyli, czyli biorę namiot, który ma komfort na przykład do minus 15. I jest mi ciepło. I nie jest mi za gorąco, jest mi ciepło. Nie wezmę takiego do minus 40 na, 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 na wiesz, na minus 10 temperatury bo po prostu będę się dusił i, wiesz, będzie się za mnie lało. E, więc polecam, jeżeli chodzi o Norwegię, naprawdę polecam w takim stylu, ale polecam też spakować się ze znajomymi w samochód. Cztery osoby i pojechać z Polski. Dlatego, że naprawdę to daje ci wolność. Możecie sobie wziąć jeden duży namiot, może dwa, jakieś tam śpiwory, cokolwiek, ale spakować się w cztery osoby, słuchaj, to nie jest problem. Wziąć sobie jedzenie z, nawet z Polski nikt wam tego nie zabroni, tak? I, i, i pojechać na, nie wiem, półtora tygodnia. Wiecie, wiesz, jak naprawdę koszta się rozkładają z takiego takiego road tripa w cztery osoby? Nawet tego nie odczujesz. I to jest niezależność. Jedziecie, gdzie chcecie. Oczywiście fajnie byłoby zrobić, wziąć, wziąć znajomych, z którymi się dogadujecie, a nie, że się pokłócicie, że jedni chcą jechać tu, ale drodze, a drodzy, na brejkę stole, nie? Mhm. Więc te atrakcje przede wszystkim, wiesz, znane Norweskie, ciągną ludzi i ja mam bardzo fajny pomysł, żeby stworzyć taką serię instruktażowych jakby stuff Wizualnych, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób z miejsca po prostu spakować się w Warszawie, czy w Gdańsku, czy gdziekolwiek jesteś w Polsce, spakować się, co potrzebujesz, co zabrać i jedziemy w taki sposób, w taki sposób, w taki sposób, w to miejsce, w to miejsce, w to miejsce, w to miejsce, w to miejsce. ile wydasz, ile ci potrzeba czasu na to, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że wiesz, że, że, że to jest coś, co, co, co ja mogę ze względu z perspektywy mieszkania powiedzmy w Norwegii przez tyle lat albo włóczenia się po tej Skandynawii e, opowiedzieć, e, mhm. przekazać z ogromną łatwością, tak? Ktoś, kto w Polsce jest i marzy na na przykład nigdy nie był w Norwegii, nie wie w jaki sposób się, z jaką rzeczywistością się spotkać, ale to tak samo jest, kiedy ja na przykład dzisiaj miałbym na przykład lecieć, powiedzmy, nie wiem, do, 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 do Jordanii, tak, załóżmy, że no okej, okay, dobra, no to co, otwieram przewodnik, tak, albo czytam stronach no, no internetowych, dokładnie. co muszę, mm -hmm. czy ja muszę mieć jakieś... tego nosy... twoja wiedza tutaj jest nieoceniona. To jest nieoceniona, dlatego się właśnie, dlatego przewodnicy i ludzie, którzy mają, powiedzmy, jakieś to czy lokalsi tak zwani po prostu i oni wiedzą, gdzie pójść. No i tu się, otwiera się ten... też droga do kolejnego biznesu. Biznesu. Dlatego jak powiedziałem, no ja mam opcji teraz mnóstwo, tylko, że ja nie chcę tego robić, dlatego, że no, z, takiego, z takiego założenia, wiesz, bardzo dużo ludzi, mówi, zaczynając od mojego taty, mówi mi, słuchaj, dlaczego ty nie będziesz organizował na przykład wypraw takich, takich dzikich, wypraw mm -hmm. na przykład dla fajnych, no, nie wiem, dla bogatych ludzi, żeby ci tam wykładali pieniądze za to, że ich przeciągniesz tam przez tam górę i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, powiem ci szczerze, wybiegając do przodu myśleniem, Patrzę na to z perspektywy na przykład dwóch, trzech lat i zastanawiam się czy, czy, czy to nie obrzydzi mi mojej pasji. Czyli na przykład wiesz, że no dobra, no jestem tu i odbieram powiedzmy tych klientów z lotniska na przykład i, i co, i przeciągam ich przez miejsca, które naprawdę są dla mnie na przykład osobiste, są dla mnie, jak kocham te miejsca i, i wiesz, na przykład trafi ci się taki klient, który o, ale ja zapłaciłem, dlaczego tu pada deszcz? I, i słuchaj, i, i taki ktoś może ci obrzydzić to, co kochasz, mm -hmm. więc zadaj sobie mm -hmm. pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze, czy dla ciebie jest ważniejsze to, żeby zarabiać po prostu i, i odkładać te pieniądze i ciągnąć, wiesz, z, z tego tylko dlatego, że ty możesz, czy po prostu faktycznie żyć tak, jak żyjesz, tak, jak chcesz żyć i mieć święty spokój, nie musieć naprawdę intruzów wpuszczać do swojego życia, bo będą też tacy I, i, i po prostu znaleźć inną drogę, inny sposób na to, żeby zarabiać w taki sposób. może Robić to samo, na przykład książka. Będzie? No, oczywiście. Film już wiemy, że będzie. Film wiemy, że będzie. Książka, książka musi być, dlatego, że, że tak jak powiedziałeś, że to się fajnie czyta, to jest też więcej osób, które uważają, że to się fajnie czyta. I ja też zaczynam bardzo doceniać pisanie z takiego punktu przekazania pewnych informacji, ale też niemerytorycznych. Tylko, tylko myśli, które na przykład mogły trafić w czyjeś akurat... Czy wiesz, co myślałem o tym dzisiaj? Ale mi pomogłeś. Wiesz, ile ja takich wiadomości dostaję? Albo na przykład post, który, 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 który napisałem... No, było kilka takich, które naprawdę wstrząsnęły niektórymi ludźmi i dotarły, po prostu poszły w pięty tak, że ludzie po prostu zmienili swoje życie. I, i ja mam świadomość tego, że słowo naprawdę potrafi y, 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 zmienić człowieka i, i dać mu, powiedzmy, jakieś, 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 jakieś wskazówki albo... Po... No, zdecydowanie. Dlaczego my tu się siedzimy. Teraz, zgadza nie? się, zgadza się. Ale wiesz, i, i książka musi być, dlatego, że ja, 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 ja staram się pisać sercem, wiesz? Ja piszę sercem i, i jeżeli mam napisać jakiegoś posta, bo na przykład dzisiaj napisałem sobie, że napiszę dzisiaj posta. Nie, ja po prostu piszę posta pod wpływem inspiracji, mhm. które najczęściej oczywiście łapałem, będąc na zewnątrz. Ja na przykład w, Mar w Warszawie jest mi bardzo trudno e, o, o, o inspiracje, które, 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 miałem właśnie podczas wyprawy, e, co oczywiście uda się zauważyć na, na, na moim blogu, że po prostu ta frekwencja jest troszeczkę inna już teraz. E, natomiast oczywiście to też się wiąże z, z pewnymi e, pracami nad tym filmem, nad zamykaniem spraw i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast no nagle dostaję inspirację i rzucam wszystko i po prostu idę pisać, tak? Idę pisać tego posta, siedzę dwie, trzy godziny na przykład i, i, i przelewam swoje myśli. Natomiast, natomiast wiem, że książka musi wyjść. Dlatego, że raz, że ludzie by mnie zadźgali, gdybym nie wydał książki, Zawie, zawiódłbym tyle ludzi, że szok, ale słuchaj, no myśleć o swojej książce, o tym, że możesz przekazać piękne rzeczy, piękne myśli w jednym jakby, w jednym, mm -hmm. w jednym y, 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 No dobrze, jednym czyli teraz ciele. masz ten czas właśnie na dokończenie filmu, na... Tak. Zmontowanie książki, jeśli tak. można tak powiedzieć, bo teksty są prawie gotowe, tylko jeszcze trzeba tam... Wiesz nie... co, ja nie będę chciał wykorzystać tych tekstów, które napisałem, zupełnie na nowo. Na pewno gdzieś tam z niektórych będę czerpał inspirację do poruszenia mm -hmm. pewnych tematów, ale będę chciał napisać książkę zupełnie inaczej, na nowo, całkiem na nowo, chociaż tym samym językiem, który, 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 który jest jakby już znany no to, czytelnikom. To jak długo wytrzymasz w mieście? Ja nie będę jej pisał w mieście. Aha, brawo. <laughs> Czyli nie gdzie? ma opcji. Wiesz co, jest kilka, jest kilka możliwości. Nie wiem, czy wyjadę, naj, naj, najbliższą opcją byłoby wyjechać na południe Polski w górę. Biorę pod uwagę, nie wiem, gdzieś, gdzieś Pireneje, Francję, jakąś chatkę albo gdzieś tam Włochy północne, ale no, ostatnio zacząłem myśleć o, o Kanadzie I, i, i mam tam parę osób, które, które faktycznie pomogą mi w tym, w jaki sposób wiesz, no wie to, że ja będę pisał książkę, że chcę przyjechać na całą zimę mm -hmm. i zostać do wiosny, e, siedzieć w i pisać książkę. Oczywiście muszę mieć prąd więc, więc, więc to się wiąże z tym, że nie mogę napisać w książki o, o, dzika, o, o dzikiej wyprawie będąc w mieście w Warszawie. No to, to, to w ogóle jest zupełnie tak, tak, tak jak no, mhm. to byłoby bardzo takie, nie dość, że, nie dość, że przedłużyłoby się w czasie niesamowicie, bo te inspiracje nie przychodzą nagle tutaj, a druga rzecz, to byłoby takie trochę zakłamywanie pewnych pewnych pewnych, pewnych Czyli wartości. tutaj też odnajdujesz swoją pasję w pisaniu, w opisywaniu tego, no bo długo byś nie usiedział tak w jednym miejscu, nie? Musiałbyś od razu gdzieś wyrwać. A... Tutaj w Warszawie znajdę. Ja w sensie znajdzie... podczas pisania. Oj, Bo to trzeba wymagać tak. skupienia, prawda? Oj tak. Oj tak, ale to jest, tak jak mówię właśnie, to jest, to jest niesamowita inspiracja po prostu, która uderza cię. Jejku, ja chcę to teraz napisać i nieważne, że słuchaj, ja poświęcałem swój marsz na to, żeby napisać na przykład posta często. Albo wstawałem bardzo wcześnie rano, budziłem się o godzinie czwartej, już nie mogę spać na przykład. Dobra, napiszę posta. I myślałem o tym też, żeby napisać go tak, żeby jeszcze ludzie, którzy do, wstaw wstawali do pracy mieli go na dzień dobry, mm -hmm. żeby podniósł po prostu kogoś, żeby, nie wiem, fajnie, fajnie wepchnął go w ten dzień. I o tym myślałem, to była moja ogromna motywacja też. I to jest bardzo fajne, dlatego że, że, że jeżeli słowem, tak w sumie prostym słowem, bo ja nie używam jakichś tam nie wiadomo jakich, wiesz, co drugie, co drugie słowo musisz sprawdzać w słowniku jego znaczenie, bo ja nie jestem odczytanym człowiekiem. Ja, 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 wiesz, ja zawsze miałem to, to parcie na wędrówki i, i, i miałem, powiedzmy, książkę. Ja bardzo mało książek przeczytałem w życiu. Ja miałem książkę, dostałem tę książkę, mówię, ojej, oje, oje, ją przeczytam, jak ja ją pochłonę. Czy tam wiesz, pierwszy raz, a drugi raz, że... i czuję się znużony. Albo po prostu już mnie ciągnie, żeby gdzieś iść, bo nie, nie mogę, wiesz, jakby siedzieć na tyłku mm -hmm. i przez dwa tygodnie czytać książki co bardzo chciałbym kiedyś. Chciałbym zatrzymać czas, chciałbym po prostu wiesz wyłączyć umysł, że mogę zrobić coś ambitnego, zrobić coś dobrego, zrobić coś fajnego i tak dalej. Tak zazdroszczę ludziom, którzy mają czas, żeby usiąść i poczytać książkę. Zazdroszczę. Ale moje ambicje, jakby to wszystko, co jest ten motor, który jest we mnie, po prostu za cały czas jakby pchniemy. Pchnie, pchnie, Ale usiądziesz usiądę. i napiszesz. Ale usiądzę i, na, no, i napiszę, dlatego, że to jest to jest, to jest ogromna potrzeba i, i to też jest jakby też mój sposób na, 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 dalsze, na dalsze życie, nie? Świetnie. Nie mogę się doczekać naprawdę, kiedy ją napiszę. No, jeszcze ja nie mogę doczekać tej książki, bo to jednak z bloga się inaczej czyta. To są takie tylko. No. Informacje, ale, 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 dobra, ale, ale bardzo na, ładnie no. ubrane i naprawdę już widać, jaka ta książka będzie. Mhm. Dlatego koniecznie trzeba. A czekasz trzeba... na e-booka? Czy chcesz oczywiście wersję papierową? Wiesz co? Nie wiem, w tym wypadku to nie wiem, ale ja chyba. Nie pozwolę na, na e-booka. Ja <laughs> nie. jestem tradycjonalistą, słuchaj, mm. ja, nie. Musi być musi być papier, musi być, wiesz, zapach książki i to wszystko po prostu wiesz, ludzie. Wiadomo, są te Kindle i tak dalej, to wszystkie, mm. te wszystkie elektroniczne wersje. Dla mnie, nawet jeżeli książka będzie. Bez obrazków, będzie powiedzmy wydane jako nowe albo powieść, tak? to pomijając fakt, że będę chciał go zaliczyć do literatury pięknej, a nie do literatury podróży bo nie będę pisał merytorycznie. Nie ma opcji. Zdarzył się jakieś tam rzeczy i tak dalej, miejsca, nazwy i tym podobne. Teraz Ale... właśnie tak jest, że te gatunki się mieszają. Muszą, i... dlatego, że mm -hmm. wyobraź sobie, że ja jako na przykład jako twórca, muszę też myśleć jako czytelnik, tak? Czy ten czytelnik ma ochotę czytać e, o miejsca, które w ogóle totalnie jakby raz, 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 e, nie mówią mu, bardzo są nazwy, bardzo trudne do przeczytania. E, te rzeczy, które no, ja, nie, on nie interesuje się sprzętem. Jest część ludzi, którzy naprawdę bardzo interesują Jaki jakich sprzęt używałem, tak? Ale ja o tym mogę napisać jakiegoś, nie wiem, obszernego posta gdzieś tam, tak? Mm. Ale, ale ben, ja muszę znaleźć ten balans, dlatego, że sam wiesz, że mojego bloga nie śledzą tylko podróżnicy. To nie jest, to jest, to jest niewielka garstka. Mm. Mojego bloga śledzi każdy dlatego, że tam jest po prostu wszystko. Tam jest muzyka, tam są teksty, tam są jakieś tam zdjęcia, jakieś inspiracje i tym podobne, więc naprawdę ja nie będę zaliczany do, do, do podróżników, e, e, nie, 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 nie usiądziemy w tej samej sali, i nie będziemy się klepać po plecach, e, jak to zrobiłeś, a czego używałeś i tak dalej. Ja mogę sobie tam zrobić takie spotkanie, czy odpowiedzieć na takie pytanie, ale... Ja wrócę do siebie i będę tworzył dla większego e, e, grona odbiorców, innego grona odbiorców mm -hmm. niż zawężona e, w ramach. No to e, czekamy, Europa. To czekamy. E, gdzie jest Dzik? Na e, Facebooku? Jeszcze w Warszawie. Jeszcze w Warszawie. E, i, I kończę dzisiaj 34 lata. Przerażasz mnie, tak. <laughs> Wszystkiego jest. najlepszego jeszcze raz. Dziękuję, Dziękuję. za Twoją wizytę. Ale jest za inspirację. Nie, ta rozmowa jeszcze się nie skończyła, jeszcze nie. dziś Ja pada. Ja, to moglibyśmy na, na, na długo, nie? tak. Wiem, że moglibyśmy długo, godzinku. ale. Ja, ja powiem ci, ja nie spałem dzisiaj całą noc, a poprzednią spałem tylko 4 godziny ze względu na to. A z Zakopca wyjeżdżałeś. no, że mhm. więc, więc, więc wiesz, im mniej im, im, im śpi. Czyli jeszcze cię nie dobra. zabija miasto? Nie, coś, ty. Jeszcze, Smog jeszcze, jeszcze, jeszcze nie? Nie, 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 takie spotkania, nie jak dzisiaj, mnie takie spotkania jak dzisiaj trzymają przy życiu. To jest, cieszę się, no, że mogłem ja tam, się dołączyć. Nie potrzebuję kawy, jakiegoś. po prostu już tutaj łapię energię. Po prostu dobra kawa, już no, dzisiaj na dzień dobry dziękuję. Świetnie. Zapraszam cię do nagrywania audiobooka w takim razie tutaj. Tak? No, jak już napiszesz książkę. I co wtedy? Ja no mogę... Zrobimy audiobooka. To naprawdę, że mogę przeczytać własną książkę i, i, i ją nagrać własnym głosem? To w ogóle się tak robi. Że... A widzisz, jak, jak jesteś dziczy, to nie wiesz takich rzeczy. No, mogę, mogę ci podpowiedzieć, bo rozmawiałem z człowiekiem, który pisze książki. Mm -hmm. Mariusz Szczygieł, mm -hmm. możliwe, że tak, znasz. Tak, 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 Reporterzysta. Tak, tak, dziennikarz też chyba, tak? No, dziennikarz, tak. Reporterzysta generalnie. Wydał teraz fantastyczne antologię polskiego reportażu, mm -hmm. dwa tomy. No i on mi zdradził w innym podcaście, można tego posłuchać, tej rozmowy, mhm. to też będzie w notatkach oczywiście link do tej audycji, jak się pisze, żeby dobrze potem przeczytać, bo ja próbowałem czytać jakieś książki mhm. na głos, tak. tak żeby zrobić z tego audiobooka powiedzmy tak. i niektórych się nie da, wyobraź sobie. Wow. Po prostu niektórych się nie da. I dlaczego się nie da? Jak napisać książkę, którą da się przeczytać potem jako na głos, jako audiobook? Zbrać. Trzeba po prostu podczas pisania ją czytać. czytać Każde czytać. zdanie, które napiszesz na głos. Musisz Pięknie. je wypowiedzieć, Czyli to jest usłyszeć. To się Także jeśli mogę dołożyć cegiełkę e do, do Twojej książki, tak. to bardzo ci proszę o to, żebyś na głos czytał. Szczególnie jak będziesz gdzieś sam, to nie ma problemu. Zgadza z tym, się. Nie? Ja nie mam problemu nawet w mieście sam. nagłos na głos. Na bo, głos przeczytaj każde, każde zdanie, coś. Coś. czy ono się dobrze czy ono się czyta. płynnie i dobrze czy ono się czyta. Czy i, czyta. I zdanie jedno po drugim, tak? No tak. No no to, to jest właśnie całe całe tu chodzi o tę płynność, że to ma się dobrze czytać. Jeżeli słyszysz, że to się dobrze czyta, no to no to fajnie, tu mam przynajmniej wskazówkę, że Bo jest to dobrze. Później nawet, jeśli nie czytasz tego na głos, mm -hmm. to w myślach czytasz i cały wtedy czas, też to się ład, ładnie czas. układa. No Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. Jeszcze, jeszcze Także przyjdziesz do studia, to będziemy nagrywać ale audiobooka. Ale wiesz, naprawdę, to, to teraz tak, ja bym oczywiście musiał, tak wiesz, te, te z tym, tym, tym głosem też modulować, tak, bo to jest, to jest, to jest bardzo istotne. Na pewno, ale ile nagrywa się takiego audiobooka? Jak na przykład wiesz, to nie robisz tego za jednym razem, bo przecież książkę się czyta bardzo długo, to myślę, że audiobook, no, audiobook się nagrywa z kilka tygodni Ostatnie Ostatnio miesiąc. sprawdzałem właśnie, że audiobook, który ma około 400 stron. Mm -hmm. To jest około 10 godzin audiobooka. Czy, czy tak? Mm -hmm. no, oczywiście różne są audiobooka. strony, różna czcionka i tak dalej, no ale tak średnio. I powiedzmy. jak na przykład potkniesz się y, 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 językowo? No nie, tak nagrywa do... się to, y, to znaczy samo nagranie... Y, ale no może skończmy audycję. Po co, <gadam>? po co, bo ludzie też by chcieli o tym wiedzieć. Nie, to już pewnie nikt nie słucha w tej <laughs> chwili, także no, chyba, że ktoś słucha, to ja bym proponował tak, jeśli, jeśli dotrwaliście do końca, to mam dla was nagrodę książkową, nie powiem, co to jest. Muszę zobaczyć na półce, co wam, co wam przeznaczyć, ale na pewno związana z tematem jakichś wyjazdów, tego typu rzeczy. Albo podróży, albo dziczy. Albo coś tak, coś, coś takiego. Proszę się do mnie odezwać, bo ja nie wierzę, że ktoś dotrwał do tego momentu. Tu skończymy audycję. E, dziękuję bardzo e, Grzegorz, że przyszedłeś bardzo. do studia i podzieliłeś nie się. Nie mam przypadkowych Bo Ja robię audycję dla siebie, wiesz? A, no fajnie, ale nie mam przypadkowych Ale jak, jak ktoś tego może posłuchać jeszcze, to też się bardzo cieszę z tego. Nie? Super, super. Fajny chaos wyszedł z tej rozmowy. Ja wiesz, ja już wiesz, skakuję. Nie ma chaosu. Tego. Chaos to dopiero pod koniec. Chaos <laughs> będzie jak <jakbyś> będziesz to montował. <laughs> dziękuję ci jeszcze bardzo serdecznie. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie za spotkanie.